zaskakujące. Dziękuję bardzo. Paweł Piekarczyk. Zapraszamy do środka. Żądamy uchwalenia redaktora Gazety Polskiej. Jesteśmy tutaj, bo naszego kolegę zatrzymano. Kolega, który rejestrował prawdę, który z prawdą chce się podzielić z Polakami. Nie róbcie specjalnej prowokacji z narodem. By oddać nam redaktora! Nie ubijać brata! Nie ubijać brata! Jesteśmy na to przygotowani. Jak zamknęli jednego człowieka, mogą zamknąć 40. Przyszliśmy, panie komendancie, aby uwolnić naszego kolegę, redaktora Gazety Polskiej. Nie pozwolimy, będziemy to okupywać aż do momentu jego wyjścia. Jeżeli macie taki areszt, to proszę bardzo, zamykajcie 40 osób. Bo tyle nas przyszło, prócz tych, którzy tutaj już są. Nie pozwolimy na to, by naszego kolegę, prawda, który upomina się o prawdę, o Polskę, jesteście Polakami, panowie komendanci, panowie policjanci, jesteście Polakami, jesteście w tym kraju. Nigdy. Się nie poddać krzyża Polski, nie wolno nam oddać. Panowie policjanci, możecie robić zdjęcia, ja zezwalam. Nie musicie tego robić z ukrycia. Na siebie nie chcę nie chcę. Chcemy prawdy o Smoleńsku, chcemy prawdy o naszym narodzie, o naszej ojczyźnie. Nie zabierajcie tego człowieka, który to czyni. On ma wrócić do domu! Uwolnić Filipa! Nie wolnić Filipa! Uwolnić Filipa! Dziennikarzy, że podstawą postawienia zarzutów Filipowi jest spalenie kukły Władimira Putina. Putin nie jest głową państwa. Informacja, natomiast druga informacja dotycząca działania mediów jest taka, że TVN podał, że dzisiaj było nas kilkaset osób, natomiast rosyjska telewizja podała, że było 7 tysięcy. Przestagliczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, co się osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które mi ciągnęły przed Twe ołtarze, zanosi błaganie ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. Panowie, pomożemy wam wyjaśnić tą całą sprawę. Otóż doszliśmy do wniosku, że ta kukła się spaliła ze wstydu.
Dlatego nie róbcie z tego tutaj na komendzie wina. Dajmy! Dajmy!